Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Zrobiłem już kilka odcinków na temat jednego z 10. To teraz pomyślałem sobie, że zajmę się każdą z wersji zagranicznych z osobna. Więc, ponieważ mam już dwa odcinki na temat wersji zagranicznych, co, gdzie, jak, kiedy, ale teraz chciałbym wam przybliżyć bardziej tą tematykę. Dlatego zacznę teraz od oryginalnej brytyjskiej wersji jednego z 10, która nosi nazwę 15-1, co oznacza 15-1, ponieważ w wersji brytyjskiej udział brało 15 graczy. 15, ponieważ w przeciwieństwie do polskiej wersji, gdzie maksymalnie widywałem 4 kobiety w jednym odcinku, w wersji brytyjskiej zdecydowanie częściej brały udział panie. Czy brały? Biorą, ponieważ ten program jest na antennie. Ale o tym za chwilę. 15-1, tak wyglądało to w latach 90. A tak wygląda obecne logo tego programu. Program ten został stworzony przez Johna M. Lewisa pod koniec lat 80. Premiera pierwszej serii miała miejsce w roku 1988. Ten program był nieprzerwanie nadawany do roku 2003. Przez 15 lat wyprodukowano 35 serii i 2265 odcinków. Po 10 latach niebytu, we wrześniu 2013 roku, dokładnie 20 września, program został wskrzeszony i do tej pory wyemitowano chyba 6 czy 7 serii. W każdym razie do tej pory 200 odcinków po wskrzeszeniu, czyli mamy już ponad 2400 odcinków, 2425 już wyemitowanych na dzień dzisiejszy, a jest, nagrywam ten odcinek 2 czerwca 2016 roku. No i co należy powiedzieć jeszcze na ten temat? 15-1 przez 15 lat, czyli w latach 1988-2003, był prowadzony przez Williama G. Stewarta. Po wskrzeszeniu prowadzi go jakaś kobieta, nie wiem dokładnie jak się nazywa. Program jest emitowany, był emitowany i jest cały czas emitowany na antenie Channel 4. Więc tak. Tak, jeszcze powrót mamy do lat 90. Tak wyglądała scenografia w pierwszych dwóch etapach. A tak wyglądało to w finale. Również było 40 pytań. Wersja brytyjska tym się różniła od polskiej, że jeżeli zawodnik wziął pytanie na siebie, to wtedy nie dostawał 20 punktów, tak jak dostajemy to w wersji polskiej, ale tylko zwyczajne 10. Rekordzista, który zdobył największą liczbę punktów w historii tego programu, zdobył ich 433, ponieważ miał już 3 szanse, zachował, wziął wszystkie 40 pytań na siebie i jeszcze dostał 30 punktów gratis za zachowane szanse. Tutaj się nie ma zmian, ponieważ zawodnik ma 3 szanse, podobnie jak w polskiej wersji. Są 3 etapy. Pierwszy etap to 2 pytania. Wystarczy jedna odpowiedź na jedno pytanie prawidłowa i zawodnik gra w drugim etapie. Drugi etap to jest wyznaczanie, aż w końcu 12 odpadnie i zostanie 3, którzy wchodzą do finału. No i tutaj mamy, podobnie jak w polskiej wersji, gra na punkty. Kto ma więcej punktów, ten wchodzi do wielkiego finału. Jest też coś takiego jak turniej mistrzów, był przynajmniej, bo teraz to nie wiem. Tak się zmieniła scenografia, tak wygląda to obecnie w wersji brytyjskiej od 2013 roku.